Aleksander Majewski w Centrum Wydarzeń Telewizja w Polsce. Wydanie specjalne, wydanie związane z 10 kwietnia, 14 rocznicą katastrofy smoleńskiej. Szanowni Państwo, w całym kraju odbywają się obchody związane z tą tragiczną dla naszej historii rocznicą, ale to wszystko zazębia się z wydarzeniami stricte politycznymi. Cały czas jesteśmy w cieniu kampanii wyborczej, w cieniu wyborów samorządowych. Obraduje również Sejm, więc również przy ulicy Wiejskiej upamiętniono tę tragiczną rocznicę 14 rocznicę katastrofy smoleńskiej. Zobaczmy proszę, jak wyglądało upamiętnienie 10 kwietnia w Sejmie, gdzie zarządzono minutę ciszy. Zobaczmy. W dniu dzisiejszym mija 14 rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Wśród ofiar katastrofy byli posłowie szóstej kadencji: Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Izabela Jaruga-Nowacka, Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalii Świat, Maciej Płażyński, Krzysztof Putra, Arkadiusz Rybicki, Jerzy Szmajdziński, Jolanta Szymanek-Deresz, Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda i Edward Wojtas, a także senatorowie siódmej kadencji Krystyna Bochenek, Janina Fetlińska i Stanisław Zając. Bardzo Państwa proszę o to, abyśmy dłuższą chwilą ciszy uczcili pamięć wszystkich tych, którzy stracili tego dnia przed 14 laty życie, a chcieli swoją służbą, swoim życiem i postępowaniem służyć naszej ojczyźnie. Tak, Lech Kaczyński i pani Maria Kaczyńska również zginęli w tej katastrofie, o czym wspominaliśmy. Drodzy Państwo, w obliczu majestatu śmierci wszystkich ofiar katastrofy, które czciliśmy dziś na cmentarzu powązkowskim, przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej, czciliśmy niezależnie od ich przynależności partyjnej, od zajmowanego stanowiska, od poglądów, które z nimi dzieliliśmy lub nie, zasługują na nasz szacunek. Dlatego raz jeszcze proszę Państwa o uszanowanie ich minutą ciszy. Panie pośle, minutą ciszy. Światło świekuistanie, chaj im świeć. Modlitwa, minuta ciszy w Sejmie, jak widać, ponad podziałami politycznymi. To ważny obrazek, zwłaszcza w takim dniu, w dniu 14 rocznicy katastrofy smoleńskiej. Skoro mówimy o śmierci parlamentarzystów, a przede wszystkim o śmierci pary prezydenckiej, o śmierci świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej, pierwszej pary Rzeczypospolitej, to warto przypomnieć, że hołd świętej pamięci prezydentowi i jego małżonce oddał prezydent Andrzej Duda, który odwiedził Wawel. Zobaczmy, jak wyglądały obchody w Krakowie. Kwietnia 2010 roku, 14 lat od katastrofy smoleńskiej. To nie tylko kwestia uroczystości, obchodów, ale również osobistych wspomnień, takich wspomnień jak te Małgorzaty Wasserman, parlamentarzystki Prawa i Sprawiedliwości, która w katastrofie smoleńskiej straciła ojca. Małgorzata Wasserman udzieliła wywiadu telewizji w Polsce, rozmawiał z nią Marcin Wikło. Dzisiaj o godzinie 19 będziemy mogli zobaczyć tę rozmowę, a skoro mówimy o tym wywiadzie, to teraz zaprezentujemy Państwu krótki fragment. Małgorzata Wasserman mówi o tych 14 latach, wraca pamięcią do wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku.
No to jest tak, że mnie się wydaje, że to było wczoraj. Potem sobie uświadamiam, że to jest 14 lat, że my 14 lat żyjemy już bez niego. I oczywiście no, taki okres czasu on już powoduje, że człowiek to życie już sobie przemodelował i żyje już jakby inaczej. Przyzwyczaił się do tego, że go nie ma. To nie jest kwestia zapomnienia. Nie, to jest kwestia czego innego. To jest kwestia taka chyba naturalna, że jeżeli ktoś umiera, kto był bardzo ważny w życiu, no to powstaje ogromna wyrwa i trzeba tą jakby tą wyrwę po pierwsze przepracować, a po drugie no czymś sobie zastąpić. No i pierwsze dwa lata, ja niestety to jest pewnie zła informacja dla ludzi, którzy są w żałobie, nie rok, a dwa lata, one są takie najtrudniejsze, ale potem przychodzi już przychodzi takie złagodzenie tego bólu, taka już bym powiedziała bardziej normalność, co nie znaczy, że się zapomina, bo nigdy się nie zapomina. Ja myślę, że nikt nigdy nie zapomni swoich bliskich, których bardzo kochał, których jeszcze traci w tak dramatycznych okolicznościach. Rozmawiał Marcin Wikło, Telewizja w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia tego wywiadu dzisiaj o godzinie 19. Szanowni Państwo, obchody w Warszawie, pewnie też nowe wyzwania dla warszawskich radnych. Dzisiaj razem ze mną, razem z Państwem jest Piotr Mazurek, radny miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry, kłaniamy się Panie radny. Uzyskał Pan reelekcję, gratulujemy. No ale dzisiaj ten wynik, ten werdykt wyborczy jednak musi zejść na plan dalszy w obliczu tej tragicznej rocznicy, chociaż pewnie kwestia smoleńska, kwestia katastrofy smoleńskiej też jest związana z Państwa pracą, bo jak przypuszczam, temat ulicy prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, no cały czas jest żywy, to jest to zobowiązanie, które zapewne cały czas przed Państwem stoi. Czy to będzie priorytet w tej kadencji? No na pewno to jest sprawa, którą można nazwać ogromną zaległością już kilku kadencji władz Warszawy, dlatego że w moim przekonaniu ulica Świętej Pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego powinna niezwłocznie po katastrofie znaleźć się na mapie Warszawy. Przypomnijmy, że w Warszawie decyzją Koalicji Obywatelskiej, nie czekając na taki standardowy pięcioletni okres od śmierci, upamiętniono wiele osób, w tym na przykład prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który z Warszawą nie miał kompletnie nic, ale to nic wspólnego i to chyba nawet roku nie poczekano od jego śmierci, kiedy nadano mu taką aleję w parku w centrum Warszawy, w bardzo prestiżowym miejscu, obok zresztą wielu innych osób bardzo związanych z Warszawą i zasłużonych dla naszego miasta. Więc w przypadku prezydenta Polski, ale także prezydenta Warszawy, przecież człowieka, który w Warszawie się urodził, z Warszawą przez ogromną część swojego życia był związany, a taką osobą właśnie był prezydent profesor Lech Kaczyński, to już 14 lat minęło od śmierci i wciąż ta sprawa jest blokowana. Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie wnioskowało o to, aby Rada Warszawy tą sprawą się zajęła. Między innymi w tej kadencji takie działania podejmowaliśmy. Było to blokowane, albo w ogóle nie przyjmowano tej sprawy do porządku obrad, blokowano ją już formalnie, albo także jeżeli środowiska społeczne, bo to nie tylko nasza partia, ale także różnego rodzaju organizacje pozarządowe, środowiska, które znały prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które były mu wdzięczne za to, co zrobił dla Warszawy, składały takie wnioski, na przykład środowisko Instytutu Głuchoniemych, zupełnie niepolityczna sprawa. Takich wniosków było co najmniej kilka w tej kadencji. Wszystkie te wnioski, petycje nawet obywateli, organizacji pozarządowych były odrzucane. Pomimo, jak to tłumaczono? Tłumaczono to tym, że radni Warszawy się nie zgadzają z Koalicji Obywatelskiej, bo pan prezydent Trzaskowski, to też jest właśnie ciekawe, wielokrotnie już, i zwłaszcza w okresie przedwyborczym, kiedy startował na różne funkcje i to w Warszawie i to w Polsce, mówił o tym, że on jest za tą ulicą, ale że mu radni Koalicji Obywatelskiej przeszkadzają. No to jest jedyna taka sprawa, bo w każdej innej sprawie prezydent Trzaskowski był w stanie w klubie Koalicji Obywatelskiej wszelkiego rodzaju swoje pomysły, nawet związane z podwyżkami, gdzie wiadomo było, że to jest niepopularne, przeforsować i radni głosowali zgodnie z wolą ratusza, mimo że były naprawdę konsekwencje dla nich w tych okręgach wyborczych, a to jest jedna jedyna sprawa, gdzie klub Koalicji Obywatelskiej podobno się kolokwialnie mówiąc postawił panu prezydentowi. Z drugiej strony Rafał Trzaskowski podkreślał, że nie jest to dobry czas, czas kampanii, takie tłumaczenie też padało z ust prezydenta miasta stołecznego Warszawy. No może teraz jest ten czas, no jesteśmy po kampanii, no niedługo co prawda wybory do Parlamentu Europejskiego, no ale może już można gdzieś tutaj tę klauzulę postawić, że może już w tym roku. No ale my ten wniosek składaliśmy także w 2020 roku po wyborach prezydenckich, kiedy mieliśmy 3 lata bez jakichkolwiek wyborów, prawda? I wtedy też ten wniosek nie został przyjęty, więc powiedzmy sobie szczerze, Koalicja Obywatelska po prostu boi się pamięci o Lechu Kaczyńskim, nie chce jego upamiętnienia w Warszawie i jest to moim zdaniem powód do niebywałego wstydu, bo naprawdę w tego typu sprawach nie powinno
powinny decydować poglądy polityczne, ale powinniśmy być ponad to i powinniśmy wszystkie osoby, które były zasłużone dla naszego miasta, w tym przypadku także dla państwa polskiego, a szczególnie prezydenta miasta i Polski, godnie upamiętnić. Mówimy o katastrofie smoleńskiej, mówimy o tej tragicznej rocznicy. Państwo przed chwilą mieli okazję zobaczyć na naszych ekranach, zobaczyć transmisję Sejmu. Widzieliśmy, że również i dzisiaj, kiedy był apel o minutę ciszy, no gdzieś pojawiły się te różnice zdań, już pojawiły się gdzieś te zgrzyty na niwie stricte politycznej. Wypomniano, że Szymon Hołownia nie wspomniał o parze prezydenckiej, zaczął od parlamentarzystów, wyrażano swoje niezadowolenie. Panie radny, no cały czas brakuje takiej atmosfery pewnego konsensusu, nawet w obliczu tak wielkiej tragedii, tak tragicznego wydarzenia, jakim była katastrofa smoleńska. Czy w tej atmosferze jest w ogóle szansa na godne upamiętnienie, czy to w skali kraju, czy to na terenie miasta stołecznego Warszawy, tych ofiar katastrofy smoleńskiej? No ta sytuacja w Sejmie faktycznie była dosyć dziwna, bo przecież Lech Kaczyński był także posłem na Sejm. Co prawda nie tej kadencji, która wtedy była, ale był posłem, miał ten staż parlamentarzystą, więc dziwię się, że nie został wymieniony, chociażby z tego powodu, już abstrahując od tego, że był głową państwa, nas wszystkich jako Polaków. Ale no, w sprawie katastrofy smoleńskiej ewidentnie widzimy, że Koalicja Obywatelska i chyba także te partie koalicyjne bardzo kluczą. Kiedyś był taki program w jednej z telewizji, gdzie redaktor się zapytał jednej z radnych Koalicji Obywatelskiej, z tego co pamiętam, ta pani również będzie w kolejnej kadencji Rady, dlaczego Aleja Armii Ludowej nie może nazywać się Lecha Kaczyńskiego, to ona stwierdziła, że to jest zbyt godna ulica dla Lecha Kaczyńskiego. No, gdzieś tam się pojawiał jakiś taki pomysł, żeby jakąś boczną uliczkę gdzieś tam w takim miejscu niezbyt eksponowanym. No, coś takiego jest absolutnie nie do przyjęcia. My absolutnie nie możemy w takich sprawach wchodzić w takie żenujące sytuacje. No, prezydent Warszawy, prezydent Polski, człowiek, który zrobił tak dużo dla naszego miasta, no już chociażby to Muzeum Powstania Warszawskiego, ale także wiele innych inwestycji, wiele konkretnych działań, również jeżeli chodzi o mieszkańców. Tutaj nie ma czasu, żeby o tym wszystkim powiedzieć, ale można sobie przeczytać, bo w internecie są dostępne takie podsumowania, czy także była książka dotycząca prezydentury Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. To jest bardzo mocno zasłużony dla naszego miasta włodarz i zresztą także wynik wyborczy jego to pokazał, bo przecież on uzyskał ponad 70% głosów w 2002 roku. Prawie wygrał w pierwszej turze, w drugiej turze uzyskał mniej więcej 3/4 głosów. To pokazuje, jak bardzo warszawiacy jego popierali i ta prezydentura faktycznie była bardzo skuteczna dla miasta. Uważam, że powinniśmy do tego tematu wracać nieustannie, że to jest temat, którego nie możemy nigdy odpuścić. Musimy regularnie o tym przypominać, bo to jest po prostu coś nie do przyjęcia, coś obrzydliwego i mam nadzieję, że Koalicja Obywatelska w końcu zmieni zdanie i wykaże się tym, no takim powiedzmy, no odruchem ludzkim wręcz, bo już w takich kategoriach raczej trzeba by to powiedzieć, że ta sprawa w końcu zostanie wreszcie załatwiona. Wspomniał pan radny o tej gigantycznej przewadze świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w wyborach w 2002 roku. Wówczas rywalem był Marek Balicki, kandydat lewicowy, no który przegrał, został niemal politycznie znokautowany przez Lecha Kaczyńskiego. Państwo przyznają sami, że dzisiaj brzmi to jak abstrakcja, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości nokautuje kandydata lewicowego w Warszawie, w dużym mieście, w dodatku w stolicy Polski. No panie radny, tutaj trudno nie pokusić się o takie pytanie, co takiego się stało, że dzisiaj te duże miasta są nie do odzyskania przez Prawo i Sprawiedliwość, mimo że uzyskują państwo mandaty radnych, to jeśli chodzi o objęcie tej najważniejszej funkcji, funkcji prezydenta, no tutaj to wydaje się wynik nieosiągalny, mimo też tych dobrych rezultatów, jeśli chodzi o wybory do sejmików województw. Czy to jest kwestia, którą PiS całkowicie odpuścił, przepisał na straty? Jak to wygląda w tej chwili? Co się wydarzyło, że te miasta są poza zasięgiem Prawa i Sprawiedliwości? Czy panie redaktorze, no na pewno prezydent Lech Kaczyński to był człowiek jedyny w swoim rodzaju, więc jego wynik tutaj jest czymś, myślę, że w tej chwili naprawdę no historycznym wręcz, bo także i jego następcy aż takich wyników nie osiągali. Natomiast jeżeli chodzi o współczesność, no to ja bym zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że wynik Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie jest lepszy od oczekiwań, bo dawano nam prognozy 10-11 mandatów w Radzie Miasta, uzyskaliśmy 15, dawano nam prognozy maksymalnie 3 mandatów do sejmiku z Warszawy, uzyskaliśmy 4, więc także i kandydat na prezydenta uzyskało 5 punktów procentowych, wynik wyższy, aniżeli pokazywały jeszcze te exit
Judith Pole, już nie mówiąc o wcześniejszych sondażach, które wskazywały, że być może będzie miał trzeci wynik za panią Biejat. To się absolutnie nie sprawdziło, ale oczywiście uważamy wciąż, że ten wynik powinien być jeszcze wyższy i uważamy, że powinniśmy jeszcze mocniej pracować. Ja uważam, że w ramach kampanii, którą przeprowadziłem na Pradze Północy i Targówku, spotykając się bardzo mocno bezpośrednio z ludźmi, widać było, że jest poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Widać było, że no, mieszkańcy oczekują od nas pewnie jeszcze bardziej wytężonej pracy, tego kontaktu bezpośredniego na osiedlach, w dzielnicach, nie tylko przez internet, nie tylko przez różnego rodzaju nośniki, ale tego kontaktu bezpośredniego. I myślę, że ci kandydaci, którzy na ten kontakt bezpośredni postawili, to mają bardzo zadowalające wyniki. Wygrali, albo nawet jeżeli nie osiągnęli mandatu, no to są faktycznie zdecydowanie zadowoleni ze swojego rezultatu, jeżeli chodzi o liczbę głosów, i pewnie w przyszłości będą chcieli jeszcze poprawić, tak aby mandaty uzyskać. Ale na pewno powinniśmy jeszcze bardziej pracować. Oczywiście tutaj są także pewne czynniki, na które wpływu nie mamy, związane z kwestiami demograficznymi, związane z tym, że powstają nowe drogi osiedla, gdzie no, chociażby ze względu na interes ci mieszkańcy bardziej popierają Platformę, kwestiach, ale możemy jeszcze dużo zrobić. Panie radny, będziemy jeszcze rozmawiać, a państwo na pewno jeszcze mają ręce pełne pracy, także będziemy do tych kwestii wracać. Piotr Mazurek, radny warszawski, radny Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję, jeszcze dobrego dnia, a państwa już teraz zapraszam na finałową odsłonę naszego spotkania. Zostańcie z nami po krótkiej przerwie.